Książka nazywa się Myśliwski, Bocheński, Rozmowy istotne. Już sam tytuł jest pewną niespodzianką. Ten myślnik między Bocheńskim a Myśliwskim. No i rozmowy istotne. Piękne określenie, które wziąłem sobie od Witkacego, a które oznacza głęboką rozmowę. Troszkę na przekór czasom, w którym żyjemy. Pewien eseista włoski, Roberto Calasso, określił współczesność jako czasy bez istotności. Więc chcieliśmy się przeciwstawić takim czasom, takim rozmowom, takiemu sposobowi rozumienia literatury. To było wielkie wyzwanie dla mnie, dlatego że Myśliwskiego poznałem dobrze czy lepiej kilkanaście lat temu. To troszkę za mało, żeby prowadzić rozmowy istotne. Trzeba więcej czasu poświęcić autorowi. Nieco inaczej zatem myślę o rozmowach niż współczesni dziennikarze, którzy na podstawie krótkiego researchu rozmawiają z autorami. Dla mnie te rozmowy to poznanie czyjejś twórczości, poznanie technik, poznanie sposobów mówienia. Trudno sobie wyobrazić trudniejszego rozmówcę niż Wiesław Myśliwski, ponieważ jest niesłychanie wybredny. To prawda, prowadzi rozmowy również powierzchowne, ale przede wszystkim chce prowadzić rozmowy, które mają wewnętrzne napięcie. I jeszcze jedna trudność decydowała o wadze tej książki. To rozmowy autora dojrzałego, który bardzo późno napisał ostatnią książkę. To książka, która jest niezwykle młodzieńcza, jednocześnie napisana przez autora, który dawno skończył 80 lat. Zadziwiające zdarzenie w historii literatury. Ale to zdarzenie ma również wpływ na rozmowy, bo przecież ja rozmawiałem z autorem, który w swojej późnej twórczości komentuje swoją wczesną twórczość. Więc staraliśmy się pokazać wszystkie możliwe warstwy tej refleksji na temat sztuki. Muszę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która zawsze mnie intryguje w rozmowach z pisarzami. Pewna krnąbrność literaturoznawcy, który rozmawia z pisarzem. Otóż ja nie dowierzam słowom pisarzy, nie idę za tymi słowami, bo te słowa często są współczesnymi memami, współczesnymi gotowymi konstrukcjami. Dlatego bardzo często zaczynam od tych gotowych konstrukcji, żeby wejść w głąb. Nie zadowalam się słowami, które Myśliwski wypowiedział wielokrotnie wcześniej. To dla mnie dopiero punkt wyjścia. No i punktem wyjścia też są moje spostrzeżenia czy moje analizy Myśliwskiego. Zaczynam od nich, ale w trakcie rozmowy staram się wejść w głąb. Książka zatem jest twórczym procesem i twórczą rozmową, w której zdarzenia i znaczenia dopiero ustalają się w trakcie tej rozmowy. Książka jest w pewnym sensie skutkiem wykładów o poetyce, które wymyślono na uniwersytecie. Te wykłady o poetyce oznaczały wejście pisarzy w sferę akademicką. We wstępie napisałem, że niczego tak nie trzeba akademii jak wykładów pisarzy i podtrzymuję tę teorię. Jeśli pisarz naprawdę jest twórczą osobowością, a tacy pisarze wykładali na Uniwersytecie Łódzkim, to ten element twórczy, zupełnie inny niż we współczesnym mówieniu, kiedy twórczość nic nie znaczy, ten element twórczy przeobraża literaturę znowu w coś żywego. Chciałem w tej książce również pokazać, jak słowo martwe potrafi ożyć i jak właściwie martwota i gotowość schematów językowych współczesnych przeobrażają każdą rozmowę w rodzaj banału. Więc w tych rozmowach chcieliśmy jeszcze raz wrócić do słowa żywego, do tego, że słowo pulsuje i produkuje następne słowa, że jest czymś w rodzaju organicznej materii. No trudno znaleźć sobie lepszego rozmówcę niż Myśliwski, który rozumie organiczny sens twórczości. No, każda rozmowa, którą się prowadzi, ma charakter palimpsestu, takiej struktury wielowarstwowej, w której na wierzchu są warstwy właściwie najmniej ciekawe. To te, których używamy codziennie w naszej komunikacji, które się szybko zużywają.
o wartości rozmów i o wartości słowa decydują warstwy najgłębsze, najstarsze. I z tych warstw najgłębszych wydobywa się te znaczenia, które potem decydują o rozmowie. W rozmowach z myśliwskim te warstwy najgłębsze mają skomplikowaną strukturę. To nie tylko warstwy najgłębsze języka, ale warstwy, w których on sam siebie spotyka i zadziwia się sam sobą. Więc książka pokazuje właśnie dwóch myśliwskich. Myśliwskiego, który improwizował i szalał w pałacu, i myśliwskiego dojrzałego, który konstruuje swoje powieści już według innych zasad, który jest mniej natchniony być może i który ma więcej poczucia humoru i dystansu wobec literatury. Te dwie warstwy rozmawiają ze sobą w tej książce. Ta warstwa wizyjna, natchniona, szalona, i ta warstwa współczesna, pełna refleksji i dystansu wobec literatury. Rozmawiają też inne sfery, które są tak intrygujące w analizie twórczości myśliwskiego. Książka się kończy dwoma słownikami. Jeden to słownik, w którym sam myśliwski siebie określa. To niezwykły sposób myślenia o własnej sztuce. On właściwie, jak wielu autorów, dochodzi dopiero w późnej twórczości do refleksji na temat własnego pisania. A drugi słownik to słownik antypojęć, czyli takich określeń, którymi łatwo można nazwać sztukę myśliwskiego, ale które są fałszywe i które on sam odrzuca. Choćby nie wiem, ile razy odrzucał, to te pojęcia ciągle wracają i ciągle używa się ich, żeby nazwać jego pisarstwo. Dodaliśmy do tej książki rodzaj kontekstów, który określa wagę rozmów z myśliwskim. Te konteksty to wielość jego wypowiedzi, wielość ocen jego twórczości, które się pojawiły od początku jego pisania. Ja chciałem koniecznie konfrontować się z tymi wcześniejszymi rozmowami, wcześniejszymi określeniami. Miałem zatem ambitny cel, choćby to nie wiem, jak paradoksalnie zabrzmiało, żeby autor po setkach swoich wypowiedzi powiedział jeszcze coś nowego. Myślę, że to się udało. I w tych rozmowach Myśliwski mówi między innymi o autorach literatury zachodniej, których cenił i których czyta na nowo. Mówi też wizyjne treści na temat tego, czym jest współczesna cywilizacja. Trudno znaleźć we wcześniejszych wywiadach takie wypowiedzi. No i jest jeszcze jeden element ważny. My się tam naprawdę spieramy. Ten spór nie jest tylko teatralny dla potrzeb publiczności. Spieramy się, ponieważ nigdy nie ma głębokiego porozumienia, kiedy rozmawia się istotnie. Zawsze się różnimy i ta różnica, która określa osobowości, choćbyśmy byli z różnych brzegów literatury, musi pozostać. Musi pozostać, bo ona wskazuje na talent, styl, na odmienność, no i wreszcie na indywidualność we współczesnym świecie.